To nagranie do naszej redakcji przesłał pan Krzysztof w ubiegłym tygodniu. Po awarii rogatek przy przejeździe kolejowym utworzył się ogromny korek. Do awarii rogatek doszło też dziś rano. Ruchem kierowała policja. Światełka się świecą, część samochodów stoi, część jakoś tam omija, część próbuje jakoś tam, no, starają się patrzeć, czy nie, czy pociąg nie jedzie, no ale no, to jest taka wolna Amerykanka. Ten paraliż chyba jest, będzie i nie wiem, czy zniknie. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie wymyślić coś. Od tygodnia przy przystanku Partynice na trasie między Wrocławiem a Świdnicą zatrzymuje się 8 par pociągów dziennie. Kilometrowe korki to tutaj codzienność, mówią kierowcy. Jak się jeździ tu na Partynicę? Cały czas zakorkowane. Korku się stoi, nie jeździ się. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych tłumaczą, że rogatki zepsuli nieuważni kierowcy. Urządzenie na przejazdach kolejowo-drogowych na linii Wrocław-Główny, Sobótka-Świdnica-Przedmieścia, więc na linii kolejowej numer 285, są sprawne i zapewniają bezpieczne przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych przy przestrzeganiu przepisów przez kierowców, rowerzystów i pieszych. Po reaktywacji połączeń na trasie od niedzieli 12 czerwca zanotowano około 12 przypadków uszkodzeń rogatek przez nieostrożnych kierowców, głównie na ulicy Zwycięskiej i Buforowej. Sprawy uszkodzeń urządzeń przejazdowych będą kierowane do policji. Na razie nie ma planów, aby w tym miejscu w najbliższym czasie powstał wiadukt kolejowy. Polskie Linie Kolejowe na bieżąco analizują możliwości inwestycyjne i sukcesywnie zwiększają bezpieczeństwo poprzez m.in. modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę bezkolizyjnych skrzyżowań. Warto przypomnieć, że dwupoziomowe wiadukty powstały m.in. na trasie z Wrocławia do Poznania. Kolejarze apelują o ostrożność podczas zatrzymywania się przy przejeździe. Jednym z najczęstszych błędów jest ignorowanie znaku stop i wjeżdżanie pod opadające lub nawet zamknięte rogatki. Wrocław. Natalia Basler.